10 dni temu Ding Liren został mistrzem świata, no i teraz pojedynek z top 1 Polski Janem Krzysztofem Dudu. Poszło tutaj skoczek F3D5G3, czyli zdaje się, że Ding chciał po prostu zastosować to, co zastosował raport przeciwko Dudzie, no a wiadomo, że raport jest pomocnikiem Dinga, więc zapewne podzielił się swoimi przemyśleniami, jak najlepiej Dudę ukończyć. Natomiast tym razem Janek oczywiście sprytnie wybie wybiera inne podejście wcześniej grał skoczek d7 skoczek b6 taki nowatorski plan. No i tutaj koniec g2 e6 roszada, więc Ding bardzo bardzo elastycznie podszedł do tematu, ponieważ tutaj no nie wiadomo. Może pójść d3 atak królewsko indyjski, może pójść d4 później partia katalońska może pójść C4 bez D4. Więc tutaj można się ustawiać na wiele, wiele różnych sposobów. No i w partii mamy posunięcie D4. Duda zdecydował się na zrobienie roszady. I co ciekawe, Ding nie wybrał partii katalońskiej. Rzeczywiście Ding bardzo, bardzo często te struktury grywa. Natomiast trzeba powiedzieć, że partia katalońska jest bardzo ciężka do gry białymi. Oczywiście jest to spoko debiut, wiadomo. Natomiast problem jest taki, że czarny na wiele różnych sposobów może ciachnąć tego pionka, może później na hamak go po prostu trzymać. No i naprawdę trzeba białymi toczka w toczkę wiedzieć o co chodzi, żeby udowodnić, że to ma sens. No więc Ding zdecydował się tutaj podejść niestandardowo. No i zagrał posunięcie A3. Wiecie co? No tak się zacząłem zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest część przygotowania na mecz Świata, bo tam Ding wyciągał jakieś dziwne h w czwartym ruchu, tego typu rzeczy, więc być może A3 też było pośród tych przygotowanych wariancików. Jaki jest sens posunięcia A3? Sens jest żaden. To znaczy, no C4 jest najagresywniejszym podejściem. A3 no zabezpiecza pole B4. Być może Biały sam będzie chciał zagrać B4 w którymś momencie, natomiast nie jest to ruch, który nie jest to ruch, który realnie może czarnemu w tej sytuacji zagrozić. No i te teraz... Janek ma kilka ciekawych możliwości do wyboru. Można po prostu skoczek BD7, kontynuacja rozwoju, no i później B6, goniec B7, posunięcie C5. Skoro biały nie atakuje centrum, no to czarny może zaatakować centrum. Dlaczego by nie? Więc ważne jest to, żeby przeciwko takim opcjom zareagować agresywnie, żeby wykorzystać moment, który. Się pojawił, tak? Przeciwnik nie gra agresywnie, no to ja muszę uderzyć. No i tutaj nastąpiło bardzo agresywne posunięcie B5, więc teraz pole C4 jest mocno zabezpieczone, no i biały nie będzie w stanie ukąsić. W partii natomiast skoczek C3 pion dudy został zaatakowany, więc czarny się tutaj broni. I w partii nastąpiło skoczek D2, czyli tutaj ding. Trochę stara się łatać ten swój wyjściowy plan, no bo zauważcie, że C4 nie, zosta nie zostało zagrane, a jak nie zostało zagrane, to już na Amen zostało zablokowane no więc Ding stara się ukąsić z drugiej strony czyli chce zaatakować centrum ale posunięciem E4 i tutaj można by się zastanowić nad posunięciem C5, które wygląda bardzo zacnie no bo ja zawsze lubię zaatakować tam, gdzie przeciwnik się osłabił, no a pion z D4 rzeczywiście jest teraz niebroniony, no to można by ukąsić, natomiast tutaj problem pewnego rodzaju jest taki, że figury czarnego nierozwinięte i prawdopodobnie Duda no nie chciał tutaj otwierać pozycji, kiedy jego wojsko jeszcze nie jest naszykowane. Gdyby ten goniec już stał na B7 dyskusja miałaby całkowicie inny charakter, ale bez tego rozwiniętego gońca, no to ta presja może być bardzo, bardzo nieprzyjemna. No więc w partii mamy skoczek BD7 Duda po prostu kontynuuje rozwój. E4. Duda wybił. No i teraz wiadoma sprawa. Trzeba uważać na tę wieżę z A8. No więc wieża B8 i wszystko jest ok. Ding zdecydował się tutaj dingnąć na F6. Nastąpiło odbicie ze strony Dudy. No i wieża E1. Więc tutaj jakaś. Delikatna może presja po stronie białego. No, biały troszeczkę wyżej ustawiony, prawda? Bo ten 5D4 kontroluje centralne pola, więc jest to jakiś delikatny atut. Ale szczerze mówiąc, no nic specjalnego. Właściwie kwestią czasu jest, aż duda zagra posunięcie C5, uderzy na tego piona D4, a później po linii C w ogóle będzie można pomyśleć o jakimś solidnym natarciu. Natomiast nie należy się z tym wyrywać, ponieważ po szybkim C5 gonie C4 będzie wysoce kłopotliwe. No, i wtedy ta wieża ma dosyć mało miejsca, więc presji wielkiej nie ma, ale wiecie, jak to w szachach, trzeba do końca zachować czujność. No i tutaj mamy posunięcie, goniec B7 zagrane, czyli Duda pozbywa się najaktywniejszej figury przeciwnika, czyli tego katalońskiego gońca. No chociaż tutaj akurat partia katalońska nie wyszła, ale wiadomo o co chodzi ta sama rodzina struktur. No i tutaj za gońca będzie teraz nadrabiał Hetman. No bo Hetman po długiej przekątnej się tutaj aktywizuje w partii wieża B6, goniec F4, Hetman D7. No i Duda właśnie wrzuca ostatnią figurę do akcji. W partii wieża AD1, więc Ding trochę odmałpował, no i Duda teraz gra posunięcie skoczek D5, co oczywiście forsuje tutaj wymiany. Gdyby Ding tak na siłę chciał nie wymieniać, no to właściwie ten skoczek tutaj nic nie zdziała. No bo ten goniec, zauważcie, że bardzo dobrze skoczka z E4 odcina, a dzięki pionkowi na B5. Cały czas pole C4 jest zabezpieczone, przez co pion białego na C4 nie jest w stanie wjechać. No i skoczek DUDY na D5 byłby naprawdę idealnie solidnie ustawiony, a nawet później można pomyśleć o jakimś F6 i przepychaniu się. W centrum. No więc w partii Ding wybił, Duda odbił, goniec cofnął się na F4, Dudy goniec cofnął się na F6, wieża D3, czyli tutaj Chińczyk chce przejąć linię E. Linia E jedyna otwarta linia w pozycji więc rzeczywiście ten, kto ją zajmie, będzie miał zacną inicjatywę. A może nawet nie inicjatywę, co bardziej kontrolę w pozycji. I tutaj Duda zagrał wieża C6, czyli jest to próba kontrnatarcia po linii C. Posunięcie H6 w takich pozycjach mi się zawsze podoba, ponieważ, wiecie, ta furtka dla króla prędzej czy później się przyda. Oczywiście też mamy na radarze tego typu wygibasy, no bo ten goniec ma mało miejsca, no ale tutaj akurat jeszcze pójdzie sobie na e5 i f6, no nic nie daje, no bo nie wystarczająco ten pion jest zabezpieczony, ale wiecie jakieś g5 już wisi w powietrzu. Natomiast jeżeli nie g5, to b4. Dlaczego nie? Można tutaj rzeczywiście kontrnatarcie na skrzydle hetmańskim wytworzyć. Przeciwnik tutaj po linii E po prostu nic nie jest w stanie zrobić. Ta wieża tutaj nigdzie nie wpadnie, także, także z głowy. Więc w partii mamy posunięcie wieża C6, jest atak na C2, więc przeciwnik się obronił. No i tutaj Duda oczywiście walczy o tę jedyną otwartą linię w pozycji. Nastąpiła wymianka i tutaj Ding mógł zbić na D5. Ale wtedy następuje wymiana, zauważcie, że wisi pionek na A3, a można jeszcze wcześniej pogonić... Hetmana, no i wjechać na E1, i tutaj partia kończy się wiecznym szachem. No bo ten król białego nie ma się gdzie schować. Z tego też powodu wieża E3. Atak na Hetmana, Hetman ewakuacja, no i nastąpiło posunięcie C3. Czyli rzeczywiście ta kontra dudy po linii C została w tym momencie całkowicie odbita. No i ta wieża z C6 nie ma już nic do roboty. W związku z tym, wieża posła na F6, po cichutku zerkamy na posunięcie G5, żeby przycisnąć po linii F. Wiadomo, tutaj ten goniec jest związany, więc hetman wycofał się na E2 Teraz, teraz G5 już nie jest możliwe, bo po prostu nastąpi bicie. To więc Duda umacnia swoją pozycję, ten pion na C7 był narażony na ataki. Teraz już żadnego ataku tutaj nie będzie. Także sprawa załatwiona. Jeżeli nastąpiłoby wieża E8 no to Duda wieża E6, fursuje wymianę wież, no i Ding nie jest w stanie nic zrobić. W związku z tym w partii nastąpiło posunięcie B4. Duda zagrał wieża E6, tutaj wszystko się powymieniało, no i myślę, że to jest pozycja, którą każdy z nas byłby w stanie zremisować z dingiem. No tutaj naprawdę no nic się nie da zrobić. No i partia totalnie się zamurowała, pozycja się zamurowała, no i partia zakończyła się remisikiem. Więc to jest pierwszy pojedynek Jana Krzysztofa Dudy z nowym, 17. Mistrzem Świata w szachach. Tutaj wrzucę Wam ciekawostkę, bo FIDE feedę... Samo sobie rzuciło kłodę pod nogi, bo nie wiem czy wiecie, ale w pewnym momencie Kasparow założył własną organizację szachową, takie własne FIDE. No i w pewnym momencie mieliśmy dwie organizacje szachowe FIDE i ta Kasparowa. I jedna i druga miały swoich misów świata, więc w pewnym momencie mieliśmy dwóch misów świata w szachach. No i później nastąpiła unifikacja był taki mecz. No, i się dogadano, tak, mamy teraz FIDE, jedna federacja już jest. Natomiast FIDE e, odwaliło XD akcję, bo napisali w swoich socjalach, że FIDE został 17. Mistrzem Świata. A 17 to on by był, gdyby nie liczyć tych fidowskich mistrzów świata, których było chyba pięciu czy coś takiego. No i po prostu FIDE jakby zapomniało o własnych mistrzostwach, nie, nie policzyli ich, no bo wtedy tych mistrzów świata tam wychodzi powyżej 20. No i tam w ogóle śmiesznie się zaczęło na Twitterze, bo tam niektórzy ci. Mistrzowie świata zaczęli pisać zaczęli pisać o zadośćuczynieniu do FIDE. No, no, to jakiś skam był, tak? Ja tu grałem Mistrzostwa Świata, a, a FIDE mnie teraz nie uznaje za, za byłego Mistrza Świata. Ech, także cóż, idę. FIDE, FIDE to stan umysłu. E, no dobrze, drodzy widzowie, a mój stan umysłu jest mierny, gdyż jest pierwsza 15. E, także cóż. Oceńcie w skali od 1 do 10, jak oceniacie pierwszy pojedynek dudy z aktualnym mistrzem świata. No i oczywiście klasycznie, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie Czerwika, no i widzimy się w kolejnych produkcjach. Także pa widzowie!